22 października w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa akademicka Dojrzałość podstawą sukcesów sportowców AZS. Została ona zorganizowana z okazji stulecia AZS Gdańsk. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był profesor Janusz Czerwiński, a przewodniczącym komitetu naukowego profesor Henryk Sozański. Obok wystąpień wybitnych naukowców i sportowców nie zabrakło uroczystych momentów jak wręczenie listów gratulacyjnych olimpijczykom i wspólnej sesji zdjęciowej. Organizatorami konferencji byli Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz klub sportowy AZS AWFIS w Gdańsku. Pięknie, wzruszająca. Nie tylko, że można wspominać dawne czasy i w ogóle wiele pokoleń, a najważniejsze jest to, że jest to młode pokolenie, że są studenci, którzy tego słuchają i tutaj wśród nas się kręcą, więc jakby ten duch nie tylko olimpizmu, ale chyba takiego ducha sportowego, czyli zawsze iść do przodu, zawsze się poprawiać, pracować nad sobą, to wydaje mi się też jest element takiej akademickości życia, więc jestem bardzo i trochę wzruszony, ale też bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Mnie generalnie nosiło po świecie, po całej Polsce, byłem w wielu klubach, moim pierwszym klubem był Start Gdynia, ale zawsze jak ktoś się mnie pyta, no a jaki twój klub jest, zawsze mówię AZS. Zawsze ten w sercu był, jest i zostanie chyba do końca AZS. Fantastyczne jest to, że mogliśmy jeszcze raz zobaczyć olimpijskich medalistów naszych z AZS-u AWF-u Gdańsk. Oprócz medalistów olimpijskich jeszcze znakomite grono trenerów, działaczy oraz zawodników, którzy nie zdobywali medali olimpijskich, natomiast wyróżniali się w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy i tam zdobywali krążki.